Zawsze zastanawiałem się, ile tak naprawdę trwa złotówka na menu tego typu. Minutę, a może mniej? I dzisiaj to sprawdzę. Porównam kilka menu w różnych odległościach od Warszawy, rozpoczynając od samego centrum stolicy. A, no i najważniejsze, to jest rzetelny test, żadna menu nie współpracuje ze mną. Jadę od centrum Warszawy, zaczynając w stronę Torunia. Zaczynamy od Pragi południe, Warszawa, godzina 6:43. Stajemy na pierwszej menu, bardzo blisko centrum w zasadzie. Odpalamy stoper, wrzucamy złotówkę i zobaczymy, jak długo... Ha, widzicie, tutaj nie mogę nawet złotówki wrzucić, od razu jest kwota 2 złote. Kiedyś za złotówkę można było... Liczymy czas. Już? Słuchajcie, nawet nie zastopowałem. Ja w to nie wierzę, że to jest taki mały czas. Dzień dobry. Dobry. Dwie złotówki na 2 złote zamienić. Super. Przygotowałem się na same złotówki i nie wiedziałem, że któraś mi nie będzie od 2 złotych zaczynała. Dziękuję bardzo. Jeszcze raz. Mamy 2 złote. Zerujemy czas z zegarkiem w ręku. Start. Zobaczymy, ile to trwa. Stop. Odejmijmy pół sekundy na błąd pomiaru tak zwany. To jest czas, który uzyskaliśmy. Trzeba to podzielić na 2, ponieważ 2 złote wrzuciłem. Więc odejmując ten błąd pomiaru, który wynosi mniej więcej pół sekundy, to jest kwestia reakcji na wciśnięcie stopu. Złotówka na pierwszej menu trwa więc 23,5 sekundy. Kiedyś pamiętam, za 3 złote byłem całego busa. 4-5 lat temu, jak podróżowałem busem po Europie. Teraz za 2 złote nie umyję chyba nawet felg. Przynajmniej w Warszawie. Zobaczymy, jak to dalej wygląda na innych myjniach. Zapraszam Was dalej na przejażdżkę. Spróbujemy pojechać kilka kilometrów dalej. Być może jeszcze nie wiesz, ale trwa akcja, w której ten samochód jest do wygrania przez cały czerwiec. Można kupować e-booki i zgarniać losy, które uprawniają do wzięcia udziału w losowaniu. Jeden z Was wyjedzie tym samochodem jako swoim własnym. Jeżeli teraz oglądasz w czerwcu ten materiał, to zapraszam do wzięcia udziału. Link jest w opisie www.wygrajv8.pl. Bardzo fajna akcja, do której zachęcam i e-booki naprawdę są turbo ciekawe, a samochód jest warty każdego zainteresowania. Weź udział w akcji, przeczytaj wszystkie informacje na stronie internetowej. Życzę Ci powodzenia. Jestem w samym centrum stolicy, w Warszawie. Z tego miejsca zaczynamy też sprawdzanie testu spalania w samochodzie na trasie. Zerujemy wartości. W tym momencie ruszamy w stronę Torunia i zobaczymy, jak wygląda kwestia spalania w V8. To jest pierwsza myjnia, którą znalazłem od centrum licząc. Tak wygląda myjnia, która jest chyba najbliżej centrum. Myjnia tylko na żetony. Najtańszy jest za 2 złote. Dobrze, to poproszę 2 złote. To jest ten za 2 złote żeton. Kolejna myjnia za 2 złote. Jest. Okej, lecimy. Czas już pokazało, więc nie muszę patrzeć. Ciśnienie jest dość dobre, więc tyle chociaż dobrego. I stop. Złotówka na myjni, która jest najbliżej centrum Warszawy, trwa 25 sekund. To nieco lepiej niż na pierwszej myjni, którą wystartowałem spod swojego domu. Mam nadzieję, że na innych myjniach będzie inaczej. Jesteśmy teraz tuż za Warszawą, dosłownie kilometr za granicą warszawską. Średnie spalanie 6,9 litra. Widzę już teraz z daleka, że na tej myjni można wrzucać złotówki w końcu. 3, 4, 3. Poszło. Myjemy, myjemy. Stop. 35 sekund. Nie zatrzymałem tego tylko z tego względu, żebyście na żywo zobaczyli, na jakim czasie zatrzyma się lanca. Jest progres, ale przypominam, że jesteśmy już poza Warszawą. Spróbuję więc pojechać kilkanaście kilometrów dalej i zobaczymy, jak to wygląda na przykład pod Nowym Dworem Mazowieckim. Monety, 1 złotówka. Super, idealnie. Mamy już przygotowane oczywiście złotówki. 1 złotówka. Leci i zaczynamy zabawę. Jak zauważyliście już, zawsze, tu może postawię telefon, zawsze używam ostatniego trybu, żeby nie było, że raz używam mycia zasadniczego, piany, a raz płukania. Zawsze to jest ostatni tryb, czyli nabłyszczanie.
związaną. Ile? 35 sekund, tak samo. 15 km nie zrobiło różnicy żadnej. 35 sekund, oczywiście na oko mierzone, z błędem pół sekundy sobie przyjmijmy. Kolejna aktualizacja po 68 km, 6,4 litra. Tego to nawet ja się nie spodziewałem. There was once a day that I would pray for you. I'd go and misbehave just so you'd notice too. Sneaking looks up and down from across the room. Damn, what a hell of a view. Ciekawy jestem, co będzie właśnie w Płońsku. Dojeżdżamy na mainie. To jest mój kolejny cel. Stoper przygotowany. 3, 4. Zobaczymy, ile to trwa. Ten samochód się rozpuści teraz. No to jemy, to jemy. Sekund. Na ten czas patrzcie, bo tutaj chciałem w ogóle zastopować, ale tutaj jest czas 41.36, czyli okolice 41 sekund. To jest 42, które kliknąłem drugi raz, żeby mieć pewność, że zastopuję. 41 sekund to jest czas na mainie w Płońsku. I to już jest praktycznie podwójna różnica względem tego, co było w centrum Warszawy. Z tego, co widzę, ten samochód coraz bardziej wymaga mycia, naprawdę. Skępe, dzień dobry. Miejscowość Skępe i kolejna myjnia. Wygląda naprawdę świetnie. Jest po środku niczego, dosłownie kilkadziesiąt kilometrów od dużego miasta. I tu już mamy w zasadzie napisane. Trochę przerywa, jak widzę, ale złotówka to jest 40 sekund i to jest bardzo uczciwe. 3, 4, 8, 9, 40. Uwaga. Tak jak widzicie, równe 40 sekund. Za 40 sekund opłukałem połowę samochodu, więc jest dobrze. Nadal jest brud. Nie umyłem go prawie w ogóle, ale opłukany jest, powiedzmy, że całkiem nieźle. No dobrze, pora więc zrobić update po 250 km. Tak to wygląda. Zrobiłem test spalania po to, żeby was uświadomić, że jeżeli wygracie Challengera w loterii auta dla widzów, to spokojnie, jadąc wolno, spokojnie spalicie tyle, ile normalny samochód, a wręcz mniej, no bo które auto pali na trasie 6,5 litra? Niesamowite spalanie, dlatego spokojnie, jeżeli boicie się o to, że nie utrzymacie takiego auta, to już nie musicie się bać. Chyba wystarczy, o co wam odpowiedziałem tym testem, na to, jakie spalanie na trasie minimalne, bo myślę, że niższego już ciężko osiągnąć, jakie spalanie możesz osiągnąć na trasie Challengerem z Fausem.